Kto z was jest tak samo jak ja fanem jazdy w Eurotrucku, tak 180 km na godzinę albo jeszcze szybciej? I kiedyś z kumplami robiliśmy taki zarąbisty challenge, że przejeżdżaliśmy z mechanika z Poznania do mechanika w Berlinie najkrótszą, najszybszą drogą i po prostu kto pierwszy, ten wygrywał gruby hajs. Mogą być teraz jak ci typowe youtuberzy, że kto przyjedzie pierwszy, ten wygrywa 1000 zł, ale myślałem sobie, nie, bo nie mam 1000 zł, więc po prostu zmierzymy sobie czas. W tym celu musimy wybrać sobie ciężarówkę. Ja wybiorę sobie, kochani, Wolwiacza, tego Wolwiacza sobie wybiorę, z najlepszym silnikiem, ze wszystkim najlepszym, co się tylko da, z dwunastobiegową skrzynią biegów. Zapytacie pewnie, czemu akurat z Poznania do Berlina? Wchódź mi jedynko, ja pier... Pewnie zapytacie, czemu akurat z Poznania do Berlina sobie tą trasę bierzemy. Jest ona bardzo specyficzna. Ma kilka bramek, na których będziemy musieli się zatrzymać. Jest to autostradka, ale też nie do końca taka całkowicie prosta, więc będą momenty, gdzie będziemy musieli troszeczkę zwolnić. Ma ona 231 km, więc poradzimy sobie raczej w zrobieniu jej dość szybko. Jeżeli w ogóle ta skrzynia biegów mi zacznie działać poprawnie, ale miejmy nadzieję. Ruszamy ogólnie z tej krawędzi i to jest krawędź startu i to będzie krawędź później mety. Więc tak, lecimy sobie w deszcz, zaczynamy. Trzymajcie za mnie kciuki, mam nadzieję, że będzie dobrze. Więc 3, 2, 1 i start. I ruszyliśmy sobie od razu szczureczki. Boże, biegi. Dobra, musimy sobie zrobić jeszcze jeden start, bo ten był niewypałem. Strasznie biegi mi działają. Tak sobie pomyślałem, że w sumie nie mamy ładunku, więc sekwencja nie będzie nam aż tak bardzo potrzebna i chyba się przyłączy się na automat. Dobra, jesteśmy gotowi do startu numer 2, więc nie przedłużajmy. 3, 2, 1, go! Start! Startujemy. No, ogólnie tutaj troszeczkę nie będziemy mieli takiej kontroli nad przeciąganiem niektórych biegów, żeby zrobić to wiele szybciej, ale mam nadzieję, że i tak wyjdzie nam całkiem spoko. Jest całkowicie wyłączony ruch uliczny, co bardzo fajnie symuluje nam to, że no, to też można sobie w to pobawić, na przykład grając na multi, co nie? O, na kierownicy się jedzie o wiele ciekawiej niż na tym, niż na klawiaturze, bo tutaj możemy ścinać mocno zakręty i nawet kalibrować troszeczkę na granicy kół, jak to często widzieliście, na przykład jak ludzie jeżdżą tylko na dwóch kołach ciężarów. Problem troszeczkę jest taki, ponieważ mamy ograniczenie do 150 w Eurotrucku. No i taka jest lipa troszeczkę. Ale już nie chciałem instalować żadnych modów pod to. Oj, tutaj już będziemy musieli bardzo delikatnie hamować, bo w Eurotrucku hamowanie bez naczepy jest bardzo niebezpieczne i trzeba bardzo uważać. Dawno nie jeździłem w Eurotrucku i to też ciężko coś wyczuć. Oho! Troszeczkę żeśmy przyfrandzolili, ale trudno. Jest taki problem, że jeżeli przyfrandzolimy do 40, to wtedy nie możemy wrzucić jednego biegu. Jeżeli przyfrandzolimy ponad, w sensie przyfrandzolimy tak, że będziemy mieć ponad 50% zniszczeń, to nie będziemy mogli wrzucić nawet 11 biegu, co no odbije się niestety na naszym wyścigu, więc trzeba jednak hamować. Dobra, zrobiliśmy już drugie przejście, zrobiliśmy je dość powoli, w sensie mogliśmy sobie ustawić też siłę hamowania bardzo dużą, ale wtedy jest duży problem, ponieważ przy hamowaniu nasza ciężarówka bez naczepy zaczyna strasznie wariować, więc to jest minus jeżdżenia bez naczepy, ale wiadomo, że bez przyczepy od razu nasza ciężarówka szybciej się zbiera, szybciej przyspiesza i to jest no, dużo ton mniej przy rozpędzaniu się, ale już mijamy granicę z Niemcami, więc też nie będzie źle. W sensie mamy całkiem chyba, wydaje mi się, dobry czas, zostało nam 100 km, a z prędkością 100 km na godzinę 1 km robimy w około 1 sekundę, więc bez problemu się nam to uda. Tutaj
tutaj zaczynają się już takie bardziej kręte autostradki, trzeba będzie uważać, żeby brać to od wewnętrznej do zewnętrznej. Czyli od zewnętrznej do wewnętrznej, czy od wewnętrznej do zewnętrznej, już nie pamiętam. Dobra, ostatnie 30 km. Tu już zacznie się robić ciekawie. Wydaje mi się, że będę musiał troszeczkę zwolnić tam przy końcu, żeby zjechać na prawo, ale to zaraz zobaczymy. Oho, no właśnie. Zwolnimy sobie. Kurde, mogę aż tak nie zwalniać, no trudno, straciłem trochę czasu. No, wszystkiego człowiek nie wie, jadę tu w sumie trasę pierwszy raz, więc no, też może być ciężko. Dobra, tu już rozpoczynamy zwalnianie i meta! Jest! Wreszcie! Udało się! Udało się! Wow! Zrobiliśmy ten czas w sumie nie wiem ile, bo nie liczyłem tego, w sensie to policzę już na montażu, ale będziecie mieli to teraz pokazane na ekranie. Jeżeli chcecie pobić ten rekord, to koniecznie bijajcie na grupę Kuchenna Flow, tam jest 324 i tam pokazujcie swoje rekordy. W przyszłości zrobimy sobie może nowe trasy, ciekawsze trasy i tak dalej, albo zrobimy to na multiku, ale naprawdę trzeba dużo takiej cierpliwości w tym. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takim challenge'u, czy go pobijecie, i napiszcie swoje czasy w komentarzach, jakie zrobiliście. Zostawcie koniecznie łapkę w górę pod filmem, żeby docenić ten film. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to koniecznie zostawcie subika, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, i wbijajcie na grupę Kuchenna Flow, tam jest 324. Tak jak wam wspominałem, wbijajcie na mojego Instagrama. Dzięki wielkie i do zobaczyska!